Mam nadzieję, że widzieliście już samorządowy spot dotyczący kampanii No Fault. To jest więcej niż spot, to jest początek całej akcji informacyjnej, która ma za zadanie uświadomienie pacjentom, decydentom, ale i lekarzom, jak ważne jest bezpieczeństwo leczenia. Bezpieczeństwo leczenia to bezpieczeństwo pacjenta. Nikt nie jest nieomylny, my jako lekarze też popełniamy błędy i ważne jest to, żeby pacjent idąc do szpitala wiedział, że lekarz tych błędów nie zamiata pod dywan, ale uczy się na ich podstawie, wyciąga wnioski, by więcej ich nie popełnić. Bezpieczeństwo pacjenta jest też naszym bezpieczeństwem. Samorządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia jest ważny dla lekarzy od samego początku ich kariery zawodowej. Ważne jest to, żebyśmy skupiali się na tym, żeby pomagać naszym pacjentom, a nie zastanawiać się, jak to napisać w historii choroby, żeby nikt nam nic nie zarzucił. Niech bronią się nasze decyzje jako lekarzy, nasze zlecenia, a nie to, jak opisaliśmy daną procedurę medyczną. Dlatego zachęcam Was do udostępnienia tego spotu, bo siłą social mediów są odsłony. Siłą jest to, że dany temat żyje w social mediach. Jeżeli ten spot będzie się pojawiał na Waszych ścianach, wtedy zobaczy go jak najwięcej osób. To jest oczywiście dopiero początek kampanii, ale staramy się dotrzeć do jak największej liczby pacjentów, żeby oni zrozumieli, że w tej ustawie nie chodzi o to, żeby zapewnić lekarzom bezkarność, tak jak niektórzy to reklamują, tylko zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi. Zapewnić go, że lekarz, który go leczy, skupia się tylko na tym, żeby go leczyć jak najlepiej, a nie zastanawia się nad tym, jak to napisać, żeby ładnie wyglądało. Żeby on wiedział, że idąc do szpitala, jeżeli coś się stanie, to uzyska jak najszybciej, jak najlepszą opiekę, a nie po to, żeby przykładowo móc sobie zapłacić za rehabilitację, spędzi lata w sądzie, odszkodowanie wywalczy dopiero wtedy, kiedy już tej rehabilitacji nie będzie potrzebował.